Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnej odsłonie mojego cyklu Pomidory 2024. Dzisiaj mamy 5 maja. Jest godzina 8 rano. W tunelu Szkla Ręce. Temperatura, proszę Państwa, jest ile? 23 stopnie. Przy otwartych drzwiach. Czyli generalnie mówiąc, jest bardzo ciepło. Temperatura akurat odpowiednia, żeby te pomidorki rosły. A pomidorki ładnie się roztrzebiły. Są krępe, ładnie stojące, zaczynają kwitnąć. Na pierwszym gronie, proszę, tutaj widzimy kwiatki. Tu widzimy kwiatki. Tam też są kwiatki. Tu jest też i tu, czyli po prostu jeszcze dzień albo dwa i trzeba będzie nasze pomidorki zapylać, pomóc im się zapylić. Czyli rano potrząsamy przy jeszcze jak jest taka wilgoć kwiatkami, natomiast później dla pewności opryskujemy jeszcze grona betoksonem, czy pylikonem, jak to tam obecnie się nazywa, żeby mieć pewność, że te grona nam się wywiązały. Pomidorki, proszę, są bardzo ładne, sztywne, krępe, barwa zielona, nie są przenawożone, bo krzaki są rozłożyste, bo jak pomidor jest przenawożony, to wtedy górne liście skręcają się w takie kule do dołu. A tu proszę, liście są eleganckie, zielone i rozłożyste. No i kwiatki kwitną. Także dzisiaj te pomidory zostaną zasilone, bo raz w tygodniu zasilam. Zasilam obecnie tą nawozem z tego, z drożdży, że pół kostki drożdży, czyli 50 gramów wraz z dodatkiem cukru, około tam 5 łyżek cukru rozpuściłem w letniej wodzie. Następnie wlałem do takiej 5-litrowej bańki, żeby się namnożyły i to było wczoraj, a dzisiaj mam właśnie w tej bańce, a dzisiaj litr tego nawozu na 10 litrów wody i tym będą podlewane moje pomidorki. A tu proszę Państwa zostało mi jeszcze tych pomidorków i wsadziłem je do gruntu. Wiadomo, że w gruncie tak ładnie wyglądać nie będą, ale na razie jakoś sobie radę dają. Tu na noc, jak przyjdą przymrozki, okryję włókniną. Jeśli nie zmarzną, to dobrze, a jak zmarzną, no cóż, trudno. A tu obok, proszę, jaka już jest cebulka, jak wyrosła. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.